Dzień dobry, witajcie w nowym filmie. Ja sobie właśnie robię śniadanie. Oczywiście kawa musi być. I w ten upał, a dzisiaj jest kolejny dzień upału. Nie mam ochoty na nic takiego w stylu, wiecie, jakieś kanapki, bułka. Nie chcę mi się też stać przy patelni, bo miałam taki pomysł, żeby zrobić sobie pancake'i. Nawet na owsiankę nie mam ochoty. Po prostu cały czas jadłabym coś zimnego i coś płynnego. Mam też pustą lodówkę, więc muszę jechać dzisiaj na zakupy, ale mam jeszcze tutaj skyr naturalny, chyba mój ulubiony jogurt. Mam też borówki, no i mam tutaj miód i to będzie chyba dzisiaj takie moje chyba idealne śniadanie na ten dzień. No kawka do tego. I tak, słuchajcie, bo dzisiaj jest pierwszy dzień, kiedy obudziłam się bez bólu głowy. Ostatnio cały czas mnie tak bolała głowa, nie wiem, czy przez ten upał, czy od kręgosłupa, nie mam pojęcia. Ale dzisiaj czuję się po prostu wyspana, czuję się wspaniale i to będzie na pewno wspaniały dzień, także witajcie. Dzisiaj, słuchajcie, czas na jakiś mały makijaż, ponieważ ostatnio we vlogach w sumie głównie byłam no make-up. Ale wiecie, lato, taka upalna pogoda, nie ma sensu też nakładać na twarz jakichś warstw tapety. Ja też nie lubię, jak są takie jakieś mega upały, czy jesteśmy na wakacjach. Raczej staram się też, wiecie, filtr SPF 50, jakiś krem CC albo BB, żeby to było tylko jakieś lekkie ujednolicenie cery, żebym ja się czuła po prostu bardziej komfortowo. Chociaż powiem wam, ostatnio, tak wczoraj na przykład, byliśmy na rowerach, to był w ogóle totalny taki dzień bez makijażu i ja już też jakoś się tak absolutnie nie przejmuję tym, że gdzieś tam w lato te moje przebarwienia są bardziej widoczne, że bardziej to widać. Wiadomo, że teraz trochę to wygląda lepiej z tego względu, że ta największa opalenizna pourlopowa troszeczkę zeszła. Ja też po urlopie aktywnie tutaj, wiecie, działałam z oczyszczeniem z twarzy, ze złuszczeniem naskórka, czyli jakieś peelingi, maseczki rozjaśniające. Jakby, no nie zależy mi na tym, żeby też utrzymać tą opaleniznę na twarzy. Ja też nie skupiam się na tym, żeby opalać twarz w lato. I mimo tego, że jednak no, nakładamy na twarz wysokie filtry, trzymamy buzię w cieniu, czy tam, wiecie, jakaś czapeczka z daszkiem, no to słońce i tak operuje i ta skóra i tak jest muśnięta słońcem, więc wygląda ładnie, zdrowo, nabrała takiego kolorytu, ale nie opalam już tak jak kiedyś i powiem wam szczerze, że kiedyś naprawdę mocno i ambitnie opalałam nie tylko całe ciało, ale również twarz. Myślę też trochę na własne życzenie nabawiłam się właśnie takich przebarwień po latach opalania z no, niewysokim filtrem, nakładając na twarz tylko jakąś tam, nie wiem, wiecie, 15, tak żeby cokolwiek było, a jednak gdybym pewnie zadbała o tą cerę od najmłodszych lat i nakładała SPF 50, czy po prostu większe filtry, no to ta skóra też wyglądałaby dużo lepiej. Tak myślę, tak mi się wydaje. Dlatego też tak was mocno namawiam do tego. Zresztą nie tylko ja, wiele i dużo się mówi o tym, żeby jednak nakładać kremy z filtrem na całe ciało i właśnie też na cerę, co zapobiegnie różnym przebarwieniom, ale też procesom starzenia skóry. Ta skóra będzie wyglądała dłużej, młodo, jędrnie, nie będzie taka wysuszona i zniszczona właśnie przez nadmierne opalanie. Natomiast dzisiaj, w związku z tym, że mam dzień wolny, mam do załatwienia kilka spraw na mieście, nałożę sobie jakiś taki bardziejszy makijaż, bo stwierdziłam, że też dawno tutaj się z wami nie malowałam, właściwie dopijam moją kawkę. I tak, i powiem wam, że ostatnio wróciłam do podkładu z Estée Lauder Double Wear Nude. To jest ten podkład i powiem wam, że jak go wam pokazywałam kiedyś, dlatego że ja go kupiłam w Douglasie na wyprzedaży w naprawdę fajnej, atrakcyjnej cenie, to mówiłyście mi, że dobrze jest dokupić sobie pompeczkę do tych podkładów z Estée Lauder, ponieważ no niestety słoiczek jest zakończony dość surowo, nie ma żadnej pompki, żadnego dozownika, więc ja po prostu wylewam to na gąbeczkę, a taka pompeczka by mi się przydała, więc dzisiaj jadąc na zakupy spojrzę w Douglasie, może akurat będzie, to od razu sobie kupię. Ja mam, słuchajcie, kolor, zaraz wam powiem, co to jest za kolor. Nie wiem, czy tutaj A jest. To jest kolor 3W1 Tawny. I teraz do tej mojej cery, takiej muśniętej słońcem, lekko opalonej, ale już nie tak mocno opalonej, jak właśnie była zaraz po powrocie z Chorwacji, ten kolor jest, zobaczcie, idealny.
Mam tu otwarte okno, więc trochę nam to będą hałasować odgłosy ulicy, ale jest taki upał, że przy zamkniętym oknie tu się po prostu nie da. Ja mam w całym mieszkaniu pootwierane okna i przeciąg, bo można po prostu umrzeć, mimo że jest dosyć wczesna godzina, bo jest chyba godzina 9, przed 10, coś takiego. No i dzisiaj będzie trochę taki zabiegany dzień, bo tak mówię, muszę pozałatwiać kilka spraw takich, wiecie, urzędowych, ale w związku z tym, że zbliża się termin wesela, na które jedziemy, z końcem lipca co prawda, natomiast na jakieś zakupy typu sukienka, buty, no to to już jest taka ostatnia chwila, bo wiecie, jak nic nie znajdę, tak od ręki, to może być problem. Zobaczcie, jak ładnie kryję. Ten podkład jest taki leciutki, w ogóle nie zapycha, dlatego że ja kiedyś używałam double wear, ten taki zwykły, tradycyjny, ale on mnie tak strasznie zapychał, że jakoś nigdy nie byłam fanką właśnie tego podkładu, mimo że wiele dziewczyn go polecało. No i odkryłam właśnie ten double wear nude i on jest taki właśnie delikatniejszy, bardziej płynny moim zdaniem, ma taką lżejszą konsystencję i dlatego też myślę, że nie zapycha. I zobaczcie, jedna warstwa delikatna, tak naprawdę nie wiem, to może będzie taka jedna pompka, jeżeli macie pompeczkę do tego podkładu, i ładnie wszystko kryje, natomiast on też bardzo ładnie wygląda, jeżeli sobie go dokładamy i chcemy osiągnąć mocniejsze krycie. Ja bym dzisiaj chciała chyba osiągnąć troszeczkę mocniejsze krycie tutaj na policzkę, dlatego że tutaj na czole te moje przebarwienia tak się troszeczkę stonowały, bym powiedziała. Natomiast strasznie denerwują mnie te przebarwienia tutaj na policzkach. Z jednej strony to miejsce jeszcze nie jest takie najgorsze, bo można właśnie dołożyć trochę podkładu, można w tym miejscu dołożyć bronzera, jakiegoś różu i to też dobrze wygląda. No ale jednak trochę przebijają te przebarwienia i zobaczcie, bardzo ładnie ten kolor współgra z resztą opalonego ciała. Więc wygląda to dosyć naturalnie, bardzo ładne wykończenie, nie takie glow, które lubię, chociaż w lato, kiedy jest taki mega upał i wiecie, ta nawet sucha skóra zaraz się świeci, to też nie lubię takiego właśnie wykończenia bardzo mokrego, bardzo błyszczącego, ale ja też nienawidzę takiego matowego wykończenia, takie matowe wykończenie moim zdaniem jakby uwypukla na cerze wszystkie moje niedoskonałości, jakieś zmarszczki, jakieś rozszerzone pory. No i mając suchą skórę, dokładając sobie jeszcze efekt matu, no nie wygląda to za dobrze. A to jest taki satynowy, delikatny efekt. Gdzie ma się błyszczeć, troszeczkę się błyszczy, gdzie ma być to zmatowione, jeśli w ogóle można to tak nazwać, to wydaje mi się, że to fajnie współgra. I też mówiłam Wam ostatnio, że nie nakładam korektora pod oczy. Zobaczcie, dobrze to wygląda, nie ma takiej potrzeby. Może to oko nie jest jakieś takie super rozjaśnione, ale w lato, kiedy ta skóra jest taka wypoczęta, wyspana i muśnięta słońcem, to wszystkie cienie gdzieś tam znikają, nie widać tego i nie ma potrzeby też jakby... No nie wiem, wydaje mi się też, jak nakładamy taki korektor pod oczy, trochę blokujemy oddychanie tej skóry i ona, mam takie wrażenie, że jak nakładam korektor, to ona staje się coraz ciemniejsza i to jest takie błędne koło, bo ja nakładam korektor, żeby pozbyć się cieni pod oczami, a tak naprawdę one jakby się pogłębiają przez to, że gdzieś tam cały czas coś tutaj nakładam. No nie wiem, tak mi się wydaje, widzę to ewidentnie po mojej skórze w okolicach oczu. A też Wam ostatnio pokazywałam ten krem z Shiseido pod oczy. On tak bardzo ładnie sobie tutaj poradził z moimi małymi mimicznymi zmarszczkami, bardzo ładnie rozświetla skórę pod oczami, rozjaśnia, to oko jest takie wypoczęte, no bardzo fajnie to wygląda, ja jestem zakochana w tym kremie pod oczy i tym bardziej nie mam zamiaru ukrywać tych super efektów tego kremu. Trochę bronzera na twarz, oczywiście cały czas ta, w sumie moja jedyna paleta ze Smashbox. Powiem Wam, że kiedyś miałam takie parcie, żeby mieć, wiecie, kilka palet cieni, a to jakoś się też tak zweryfikowało, jakoś nie maluję się już tak mocno jak kiedyś, nie mam też potrzeby, wiecie, posiadania kilku palet, gdzie właściwie na twarzy ten efekt jest bardzo podobny. Ta paleta bardzo mi się fajnie sprawdza, nawet w lato nic się nie ściera, nic nie spływa. Wszystko ładnie wygląda, mamy naprawdę tutaj kilka kolorów do wyboru, mamy dwa rozświetlacze, mamy róż, mamy bronzer, mamy taki bronzer do modelowania, tutaj wiecie, twarzy i taki jasny puder, którego ja praktycznie nie używam. No i tak to wygląda. Trochę rozświetlacza sobie nałożę, ponieważ lubię ten efekt na policzkach,
kościach policzkowych. No widzicie właśnie, tak to jest. Delikatnie. Trochę na nos, na brodę. O, i taki makijaż letni bym powiedziała, ale taki, wiecie, ładniejszy. I gdzie ja dałam moje... O, moje szczoteczki. Wyczesuję sobie tylko delikatnie brwi. Powiem wam, że jestem tak zadowolona z tej laminacji brwi. Zobaczcie, laminację robiłam 4 tygodnie temu, albo już 5 tygodni temu. Teraz też troszeczkę przeciągnę, bo chcę mieć tak na ładnie, tak ładnie na świeżo. Ja nie wiem, co mi się dzisiaj dzieje. Naprawdę, to chyba ten upał. Przed właśnie weselem, żeby mieć takie świeże, ładne brwi. A mimo tego, widzicie, jak wyczeszę, tak się ładnie trzymają. Ten kolor też nie jest najgorszy, bo robiłam przed urlopem, więc wiecie, Chorwacja, słońce, słona woda, która też jakby no szybciej powoduje, że ta farbka schodzi, włosy są jaśniejsze od słońca. No i rzęsy, których wróciłam niedawno i jestem bardzo zadowolona. Delikatnie rozczesuję szczoteczką i oko od razu wygląda jak, wiecie, z jakimś super makijażem. To jest ekstra. Też pisałyście mi pod ostatnim filmem, że też właśnie na wakacje wracacie do rzęs, bo to jest mega wygoda i taki komfort właśnie. Człowiek od razu inaczej wygląda, jednak w lato też jakby no właśnie mniej się malujemy, mniej, nie wiem, nakładamy jakieś linery, cienie, nie pudrujemy się aż tak jak zimą i ta twarz wygląda też inaczej, więc jak te rzęsy chociaż są, to jest od razu tak jakoś, no nie wiem, tak fajniej, ładniej. Dla mnie to jest zawsze plus 100 do samooceny. No, więc tak, więc ja się, słuchajcie, zbieram, tak jak mówię, jadę załatwić kilka rzeczy i zabieram was dzisiaj na zakupy. Będę szukać sukienki na wesele, będę szukać butów. Myślałam, żeby zrobić takie mierzymy, jeżeli chodzi o właśnie sukienki na wesele, natomiast przeglądając stronę internetową różnych sklepów, różnych marek, nic nie wpadło mi w oko. Kiedyś tam już wam pokazywałam, chyba 2 albo 3 sukienki zamówiłam pod kątem właśnie tego wesela. Nic nam nie pasowało, nie wyglądało to dobrze. Wiecie, jakby, no ja też mam specyficzną figurę, tak? Mam duży biust, mam biodra, ja muszę mierzyć takie sukienki. Chciałabym się czuć dobrze, chciałabym też, żeby ta sukienka była sukienką, którą mogę wykorzystać na inne okazje, nie tylko właśnie typowo na wesele. Ale też zamówiłam 2 sukienki marki Vasala. Jedną dorwałam na Vinted, jedną dorwałam na stronie Vasali z wyprzedaży, więc jadę odebrać paczki, jedziemy na zakupy, więc poprzymierzamy coś, że tak powiem, na żywo, potem przyjadę do domu. Jeżeli coś mi się uda kupić, to oczywiście wam też jeszcze raz przymierzę, już w takim, wiecie, domowym zaciszu. Pomierzymy sobie te sukienki, które przyszły mi właśnie online, te, które mi się udało kupić z Vasali. No i buty, bo butów absolutnie nie mam, więc dzisiaj przede wszystkim buty, bo to też nie jest łatwe. Ja nie chciałabym jakichś takich szpilek, nie chciałabym takich butów, które będą tylko ładnie wyglądały na nodze, ale chciałabym buty, które będą i podkreślały jakby charakter tego outfitu, tej stylizacji, ale coś, co będzie też mega wygodne i nie będę miała w tych butach 2 metrów wzrostu. Trochę się zastanawiałam, co ubrać dzisiaj, słuchajcie, bo no, dzisiaj ma być mega ciepło, jeszcze cieplej niż wczoraj. A idę do urzędu, więc nie chciałabym, wiecie, iść jakaś roznegliżowana. Kurczę, nigdy nie miałam sobie założyć tych kolczyków bez lusterka. O! To są te kolczyki z Rossmana. Mam takie większe i takie malutkie złote kolczyki. Bardzo fajne, podtrzymuję, tak jak wam mówiłam wcześniej, że nic nie uczula, nie ścierają się w ogóle te kolczyki, naprawdę dobrze to wygląda i jak na biżuterię, wiecie, za 20 kilka czy tam 30 kilka złotych, to naprawdę bardzo fajna, ładnie wygląda, tak z daleka, tak naprawdę jak ktoś nie wie, to można by pomyśleć, że to są jakieś naprawdę złote kolczyki. Więc na pewno sobie jeszcze uzupełnię właśnie jakieś takie złote albo rose gold właśnie o biżuterię z Rossmana, bo naprawdę jest bardzo fajna. I myślałam też coś na szyję, bo powiem wam, że ja raczej jestem taka, wiecie, bransoletka, zegarek, kolczyki, a na szyję jakoś tak, no nigdy nie lubiłam nic nosić, natomiast uważam, że mogłoby by tutaj coś się takiego delikatnego zadzieć, takiego, wiecie, jakiegoś delikatnego błysku, mogłabym jakąś biżuterią tutaj na tym dekolcie nadać, coś takiego bardzo krótkiego bym chciała, wiecie, taki
delikatny łańcuszek z jakąś taką delikatną zawieszką właśnie w kolorze złota albo rose gold, byłoby moim zdaniem super. Więc też nie ma sensu, wiecie, od razu wydawać nie wiadomo ile pieniędzy na jakiś złoty łańcuszek, bo ja po pierwsze mam talent do tego, żeby po prostu zerwać coś z tego względu, że nie jestem przyzwyczajona, że coś tutaj noszę. Nie noszę tego na co dzień, jakby przeszkadza mi to, więc to tylko tak do jakichś konkretnych stylizacji, więc myślę, że takie właśnie rossmanowe, biżuteryjne rzeczy będą jak najbardziej na tak w super cenie. Dobra, więc tak, no zastanawiałam się, co tu ubrać, bo tak jak mówię, no idę do urzędu, więc też, wiecie, nie pójdę jakaś mega roznegliżowana. Idę też potem na zakupy, więc wiecie, głównie galeria handlowa, więc jest na szczęście klima, więc też no, nie będę chodzić gdzieś tam w upale, jadę autem, gdzie też jest klima, ale jest mega upał, więc też nie chciałam być jakaś taka mega poubierana, żeby to jednak był taki, wiecie, taka stylowa miejska na mega upały. I postawiłam dzisiaj na koszulę białą z Vasali. Ona w ogóle jest super, słuchajcie, bo ona jest takiego już naturalnie pogniecionego materiału i nawet jak jej nie wyprasujecie, to ona wygląda jakby tak miało być. A ja nienawidzę prasować, więc ja ogólnie stawiam na takie rzeczy, które raczej albo nie muszą być wyprasowane, albo nie muszą być perfekcyjnie wyprasowane, a nawet jak są lekko zgniecione, jak gdzieś tam się, wiecie, usiądzie albo coś, to po prostu dobrze to wygląda, a nie, wiecie, jakiś taki gnieciuch, co wyciągnął rzeczy prosto z pralki czy tam z suszarki. I ta koszula jest taka delikatnie prześwitująca, ona jest bawełniana, więc bardzo przyjemna na upałę, ale pomimo tego, że jest delikatnie prześwitująca, nie widać, wiecie, jakiejś bielizny ani niczego. Tutaj też mamy, że tak powiem, na piersi dwie kieszonki, które też gdzieś tutaj coś podziałają optycznie, więc nawet jeżeli nam przebija biustonosz, to po prostu tego nie widać. Podwinęłam sobie rękawy, ja lubię tak najbardziej chodzić z podwiniętymi rękawami, no ale tak mówię, jest upał, więc długi rękaw absolutnie nie jest wskazany. I wkasałam sobie ją w takie shorty, które kupiłam w H&M-ie na wyprzedaży. One są takie lniano-bawełniane, bardzo ładne mają kolory, takie różowo-pomarańczowe, beżowe kwiatki na takim żółtym, słonecznikowym tle. Przez to cała ta stylizacja właśnie ma taki mocno letni charakter. Shorty też nie są jakieś bardzo krótkie, a przez to, że ta koszula jest taka długa, no to widzicie, nic tutaj nie... no nie wiem, coś tutaj się jeszcze dzieje, nic nie wystaje. Moim zdaniem całkiem spoko to wygląda. A te shorty są super. Ja je, słuchajcie, dorwałam na wyprzedaży w H&M chyba za, nie wiem, 19 albo za 29 zł. A są takie naprawdę no, na upały rewelka. Bo nie jest to nic grubego, nie jest to nic takiego sztywnego, nieprzyjemnego dla ciała. No i są przede wszystkim przewiewne. Więc ja tak dzisiaj wyglądam. I do tego sobie ubrałam te moje brązowe klapeczki z Lasockiego. Takie, wiecie, w stylu Zara. Bo Zary tam w tym roku nie mogłam dorwać, a bardzo chciałam mieć takie klapki, bo to są klapki, które pasują do wszystkiego, więc upolowałam takie skórzane, to było chyba na obuwie z Lasockiego i powiem wam, że mam już je drugi sezon, praktycznie cały czas w nich chodzę, bo tak jak mówię, dla mnie te klapki to jest taki basic, pasują do sportowego outfitu, takiego bardziej sportowego, do sukienki, do wszystkiego, więc ja tak dzisiaj wyglądam, do tego będą moje okulary z Furla. Mimo tego, że już nieraz wam mówiłam, skąd mam te okulary, cały czas dostaję wiadomości od nowych osób, które się pojawiają tutaj na kanale. Słuchajcie, te okulary kupiłam w TK Maxie. Zobaczcie, są przepiękne, moim zdaniem cały czas modne, mają takie szylkretowe oprawki i takie są lustrzanki w takim beżowo-różowym kolorze. Trochę są już niestety porysowane, podniszczone, bo ja uwielbiam te okulary. W ogóle mam takie wrażenie, jak w tych okularach, wiecie, prowadzę samochód, że lepiej widzę, naprawdę są super. Więc ja je upolowałam, słuchajcie, w TK Maxie i one na stronie Furli kosztowały chyba 1000 zł, a ja je kupiłam w TK Maxie w Katowicach za 190 albo no niecałe 200 zł, słuchajcie, także to był łup życia, uwielbiam takie zakupy i dzisiaj też na pewno wybieram się właśnie do TK Maxa i do Half Price, to będzie jakby pierwszy punkt moich odwiedzin pod kątem szukania jakiejś kreacji, no ale też przede wszystkim, tak jak wam mówiłam, butów i też trochę umyślnie ubrałam sobie taki outfit miejsko
wiecie, taki bardziej mniej wakacyjny bym powiedziała, tylko właśnie taki miejsko-wakacyjny, bo chciałabym kupić takie buty, które będą również pasowały do takiej stylizacji, jaką mam dzisiaj. No i do tego brązowa torebka, to jest Fabiola Handmade, to jest model... Kurczę, nie pamiętam jaki to jest model, ale one są cały czas dostępne na stronie i przypominam Wam, że to są torebki skórzane, wykonane ręcznie, to jest polska robota. Możecie sobie same zaprojektować swoją torebkę, to znaczy wybieracie sobie model, a potem już dalej w dalszym kroku zamawiając przez stronę wybieracie sobie rodzaj skóry, kolor zapięcia, czy chcecie właśnie złoty, czy chcecie srebrny, możecie sobie wybrać długość paska, możecie sobie wybrać rodzaj paska, są takie szerokie, są łańcuszki, chyba są też takie cieńsze i parciane. No i tutaj zobaczcie, z przodu jest napis Fabiola Handmade for Casa H, ale możecie sobie napisać tutaj co chcecie. Moja koleżanka ma napis Fabiola Handmade for love albo with love, już teraz nie pamiętam, i takie serduszko, też fajnie to wygląda, no ale właśnie ona jest taka spersonalizowana i powiem Wam, że bardzo dobrze mi się sprawdza, ona tutaj od spodu ma takie stópki, więc też się tutaj nam nic nie rysuje, no i fajnie właśnie wygląda, o, do takich stylizacji jest bardzo pojemna, ładnie też wygląda do takich bardziej eleganckich sukienek, no i też się zastanawiam, że może właśnie tą torebkę wezmę, tak żeby pasowała mi do stylizacji na wesele, więc też będę raczej celować w jakieś albo złote sandały. No zobaczymy co uda mi się dzisiaj znaleźć, też nie chcę zapeszać, bo wiecie jak to jest, w głowie sobie coś wymyślimy, że chciałybyśmy, nie wiem, właśnie złote sandałki albo coś, a potem się okaże, że nic takiego nie będzie, kupimy całkiem coś innego. Perfumy na dzisiaj to jest Emporio Armani In Love With You Freeze, pokazywałam Wam je przed urlopem, kupiłam sobie mój letni zapach, także tym pachnę tego lata, uwielbiam Armani, wszystkie jego zapachy mi się podobają, wszystkie współgrają z moim nosem, także polecam Wam serdecznie. Ja je kupiłam gdzie, słuchajcie? Chyba w Hebe? Albo w Superfarmie były dostępne. Dobra, słuchajcie, lecę i trzymajcie kciuki, żebym ja znalazła chociaż dzisiaj fajne buty. Oczywiście będąc w TK Maxie trzeba zrobić przegląd kosmetyków i zobaczyć co jest ciekawego. Może coś znowu się fajnego trafi, chociaż powiem Wam szczerze, że w sumie mam aktualnie wszystko. Ale wiecie jak to jest w TK Maxie, jak się coś fajnego trafi, to żal nie brać. Bardzo dużo kosmetyków jest, bo był taki czas, że nic nie było. I widzę kilka fajnych rzeczy. Zobaczcie, kremik z witaminą C. Z UV, także super, z filtrami, z bioweny. No, dużo fajnych rzeczy jest. Więc jakiś przegląd trzeba zrobić, półki z kosmetykami. Różne sera. W sumie przydałby mi się jakiś żel do mycia twarzy. Zobaczymy, co tu ciekawego. Tu jakiś papaja enzym. Chciałabym coś delikatnego, ale jednak coś, co będzie fajnie domywało makijaż. O, tutaj mamy coś z aloesem, ale to też jest scrub, czyli z jakimiś ziarenkami. Zaraz sobie coś tutaj znajdę, myślę. O, macie też maseczki. Zobaczcie, z Habolabo Tokio, bardzo fajna firma, też jest dostępna w Rossmanie. A poza 29,99 macie 5 maseczek takich w płachcie, coś, co ja osobiście uwielbiam. Super, ale też mam zapas, jeszcze mam bardzo dużo maseczek do UFO, więc na maseczki też mam aktualnie banę. O, ale zobaczcie co tutaj jest. Takie chusteczki z Pixie Glow Tonic Cleanser. O, Make Up Melting Cleanser. O, takie coś bym sobie chyba kupiła, bo tak jak wiecie, no właśnie niedługo wybieramy się na ten ślub. Przed nami też długa droga do Niemiec, jedziemy autem, więc coś na odświeżenie, Milky Cleansing. Coś na odświeżenie, wiecie, po takiej drodze albo w trakcie drogi. Super. Więc chyba sobie wezmę ten Makeup Melting Cleanser. Widzę, że tutaj jest róża, więc podejrzewam, że to jest też z różą. Jak wiecie, moja twarz lubi róże, więc biorę coś takiego. I jeszcze właśnie sobie poszukam jakiegoś żelu do mycia twarzy.
Może też coś się uda fajnego znaleźć i zaraz mykam już na buty i na kiecki. Patrz, dodrawałam takie klapeczki w stylu Birkenstocków. Oczywiście to nie są Birkenstocki, ale zobaczcie, jakie ładne. Takie właśnie też do sukienki. Tak, nawet dzisiaj jestem w tym swoim outfit, też fajnie by pasowały. I kosztują 69 zł. Więc na razie wrzucam do koszyka i jeszcze tutaj coś poszukam, bo jest bardzo dużo właśnie takich butów, klapeczek w stylu Birkenstocków, na które się czaję od dłuższego czasu. No ale wiecie, dać 350 zł za buty, a tutaj za 69 wygodne klapeczki, właśnie gdzieś na spacer. Super. No i takie, wydaje mi się, błyszczące będą pasować tak bardziej do takich damskich stylizacji. Nie do końca będą wyglądać jak takie, wiecie, klawki. Chociaż wiecie, no Birkenstocki to mają swój jedyny niepowtarzalny charakter i też są modne i do wszystkiego pasują, ale te są super. Słuchajcie, jestem w Reserved i jest naprawdę dużo fajnych sandałków w przecenie. Wydaje mi się, że będą wygodne. Zaczęłam mierzyć od takich na niskim obcasie i zobaczcie. Takie nudziakowe, bardzo mały obcas, minimalny. Wzięłam 40, nie wiem, czy nie jest jednak troszeczkę za dużo. Też no nie wiem. Bardzo ładnie wyglądają. Takie są jakby zamszowe. I są w super cenie, słuchajcie, bo kosztują 69 zł. I wiecie, potem też do jeansów, koszula, bardzo fajne, bardzo wygodne. Bardzo mi się podobają. I wzięłam jeszcze, zobaczcie, takie zamszowe zielone, na takim wyższym obcasie. I troszeczkę niższym, ale jednak na obcasie takie niebieskie, więc może taki akcent na buty byłby, gdyby się okazało, że są, wiecie, no, że ładnie leżą i że są wygodne nawet z tym wyższym obcasem, ale te bardzo mi się podobają. Wiecie, ja też nie chcę wydawać dużo pieniędzy na te buty, bo ja podejrzewam, że na imprezie te buty mogą ulec zniszczeniu, więc nie ma sensu przepłacać, a kupiłabym coś, jeżeli one oczywiście przetrwają, co mi się przyda jeszcze na inne okazje. Bardzo ładnie to wygląda, zobaczcie, tak dzisiaj jestem, do tych szorcików, do sukienki, takie delikatne buciki, taki delikatny akcent tak naprawdę, nie będą się rzucały tak w oczy. Super są. Jeszcze sobie 40 przymierzę, zobaczę, które będą lepiej leżały, ale chyba są spoko. Słuchajcie, te zielone to jest jakiś sztos. Te buty są przepiękne. Bardzo mi się podobają, natomiast ja nie wiem, czy ja w nich bym za długo wytrzymała, czy bym wytrzymała w nich całą imprezkę, ale zobaczcie, po prostu pięknie noga w nich wygląda. Są śliczne do długiej sukienki, właściwie do sukienki w każdym kolorze będą fajnie wyglądały, bo te buty będą robić po prostu robotę taką, wiecie, stylizacyjną, ale nawet tak jak jestem dzisiaj ubrana, zobaczcie, taki obcasik. Super! Ale słuchajcie, mam już na pewno 1,80 wzrostu, nie no, 1,80 wzrostu to ja mam bez tych butów, więc ja mam już pewnie z 1,90 m, ale musiałabym sobie kupić, wiecie, taką wkładkę pod tutaj, pod stópki z przodu, bo wydaje mi się, że no na pewno bym w nich długo nie wytrzymała, ale wyglądają sztosowo, naprawdę, no po prostu. I ten zielony kolor, piękne są. Jestem jeszcze ciekawa tych niebieskich, one mają troszeczkę niższy obcas. No i zobaczymy, ale naprawdę polecam Wam gorąco, bo naprawdę fajne wyprzedaże są tych butów Reserved. A ja już miałam nieraz buty z Reserved i naprawdę długo wytrzymały. Super. Te niebieskie, słuchajcie, są naprawdę wygodne. Nie czuć tego obcasika. On też jakby nie jest jakiś super wysoki, ale jak na mnie też nie jest jakiś super niski. Bardzo ładne i tu mam też 41 i jednak 40 byłaby lepsza. Bardzo ładnie to wygląda, słuchajcie. Nigdy nie miałam takich kolorowych butów. I do opalonej nogi super to wygląda. I tak jak jestem dzisiaj, tak samo. Więc wiecie, but znowu do wszystkiego. Do jakiejś sukieneczki letniej, białej. No to każdy, bo tutaj, tak Wam mówiłam, tak przy tych zielonych, to but robi robotę. Super to wygląda. Dajcie znać, co myślicie, jak Wam się podoba. Idę zaraz zobaczyć, czy są też 40. Przymierzę sobie jeszcze 40. No i będę się zastanawiać między tymi a tymi, bo zamówiłam granatową i brązową sukienkę. Ale mogłabym paznokcie na przykład zrobić w takim kolorze, żeby coś tam zagrało jeszcze innego w tym kolorze. Super wyglądają i są takie wygodne, słuchajcie, że jednak naprawdę nie czuć, że jesteście na obcasie. No a wiecie, na wesele takie wyjście, ten obcasik mały byłby fajny, chociaż no te beżowe też są spoko, też ładnie noga w tym wygląda. Dobra, idę zobaczyć, czy jest 40 i będę się zastanawiać i rozkminiać, co robić. Powiem Wam, że mimo tego, że w galerii jest klima, wszędzie jest klima,
To jest tak gorąco, że to jest masakra. Właśnie siadam do auta, pokażę wam zakupy, ale musiałam odpalić klimę, więc trochę wam tutaj poszumie, bo chyba się roztopię. Jednak, że tak powiem, rozum wygrał, wygoda wygrała. I wzięłam te sandałki z Reserve na tym takim małym obcasie, beżowe, one będą takie, wiecie, niewygodne, niewidoczne na stopie. I obojętnie na jaką sukienkę się nie zdecyduję, na to wyjście, czy na jakieś każde kolejne, to wydaje mi się, że po prostu, wiecie, będą takie niewidzialne, takie nude. Bardzo wygodne, nie jest to prawdziwy zamsz, to są, wiecie, sztuczne buty. Kosztowały 69,99, więc kosztowały 70 zł. I powiem wam tak, wzięłam jednak rozmiar 41, dlatego że 40 była za mała. I prawda jest taka, że z Reserve potrzebowałabym 40,5, bo 41 jest takie, no mogłoby być ciut mniejsze, a 40 jest zdecydowanie za mała. Ale spoko, byłam jeszcze w CCC, no właśnie byłam w TK Maxie, w Half Price w ogóle nic nie ma, w Deichmannie też nic nie ma, a tak wam mówiłam, nie chciałam drogich butów, bo to będą, wiecie, utuptane buty, udeptane buty na tym weselu, na tej imprezie, więc wolę, wiecie, wydać więcej pieniędzy na jakąś fajną sukienkę, którą jeszcze ubiorę kilka razy, niż po prostu inwestować w buty. W ogóle kupiłam sobie dużego szejka w KFC Peanut Butter, najlepszy szejk. Pycha, ale już miałam taką ochotę na coś zimnego. I teraz tak, w tej masie wzięłam jednak te klaperki. 69 zł, bardzo wygodne. Właśnie takie, wiecie, do jakiejś sukienki, do shortów, takie miejskie, ale wygodne buty. Przez to, że mam tutaj taki błysk, to wygląda to bardziej tak, no nie wiem, wydaje mi się bardziej elegancko, to może nie jest dobre słowo. Ale ja w tym upale znowu dzisiaj nie funkcjonuję poprawnie, więc jak będę gadać jakieś bzdury, to po prostu mnie poprawcie albo wybaczcie. Wzięłam też te chusteczki z Pixi. Wzięłam jednak te różane, 24 zł, 10 takich chusteczek, więc będę testować na pewno na wyjeździe. I słuchajcie, nie wiem jakim cudem, ale dorwałam w TK Maxie case'a na mój telefon, czyli na iPhone'a 14 Pro. I zobaczcie jaki ładny. Taka wężowa, srebrna skórka, cały jest jakby taki miętowo-beżowy, tu jest złote, więc będzie fajnie wyglądało do, wiecie, do białego. Bo to jest taki, wiecie, AliExpress, myślałam, że on będzie dużo jaśniejszy, tak wyglądał przynajmniej na zdjęciu, a jak przed to wygląda, gówniano wygląda, tyle wam powiem, więc ten bardzo mi się podoba. Wyciągnę go potem w domu, to sobie zmienię. No i tak, ogólnie zakupy udane. Jadę teraz do, gdzie jadę? Jadę do paczkomatu odebrać moje przesyłki. Więc mam nadzieję, że którąś z tych dwóch sukienek jednak ubiorę. Chociaż jedna jest taka długa sukienka, taka bardziej zabudowana i zastanawiam się, czy to w ogóle dobry był pomysł, żeby iść w taką stronę sukienki pod kątem wesela w lipcu, bo pewnie będzie mega upał. Mam taką nadzieję, że będzie ładna pogoda. Życzę tego parze młodej, żeby mieli przepiękną pogodę. A jak nie, to jeszcze mam tą z handemu. Też, nie wiem, jak nie pamiętacie, to jak wrócę do domu, to wam wszystko pokażę. Dobra, trochę się schłodziło, to trochę skręcę. No i tak, ja tak się zastanawiam, czy sobie jeszcze nie podjechać do jednej galerii. Bo tam też są sklepy z butami. Może będą jakieś wyprzedaże. A może jeszcze coś pod kątem sukienki bym zobaczyła. Nie wiem, powiem wam, że nie wiem, przez ten upał chyba dzisiaj nie mam takiej weny na mierzenie. Jak mierzyłam te buty w Reserve, to po prostu myślałam, że się rozpłynę w tej przymierzalni. Pełno ludzi było. W ogóle nagrywałam, jak zresztą widzicie, że nagrywałam w tej przymierzalni wam te buty. I tak wychodzę z tej przymierzalni, wszyscy na mnie taka mina. No co? Uwielbiam. Najlepszy shake to shake z KFC, peanut butter. Nie ma lepszego shake'a. Dobra. Jadę do domu, jadę do piesków, biorę ich na spacer, a jeszcze w ogóle muszę do Biedronki pojechać. Tak to właśnie zawsze jest, że się tak, wiecie, rozleniwię na tych zakupach, takich moich zakupach, czyli jakieś właśnie ciuchy, buty i w ogóle, a tu jeszcze trzeba zrobić jakieś zakupy do domu, więc jadę do Biedronki
mamy czekoladę mielone z wczoraj, więc dokupię chyba ziemniaczki, zrobię też jakąś sałatkę i to też będzie dobry pomysł na dzisiejszy obiad. Kto się tak stęsknił? Kto się tak stęsknił za panią? Kto? Byliście grzeczni? Grzeczne pieski były? Bawiliście się ładnie, tak? Mój Edwincio? Dawaj buziaczka. Eduś. Eduś. Daj buziaka. Dawać buziaki. Moje pieski kochane. Moje pieski kochane. Moje pieski kochane. No takie kochane. Kto był grzecznym pieskiem? Kto był grzecznym pieskiem? Zabawa? Zabawa? Tak? Takie rodzeństwo. Tak się kochacie. Słuchajcie, oni się tak właśnie fajnie razem bawią. Dzisiaj rano, to słuchajcie, taka była zabawa, że no nie pospałam za długo. Latali, biegali. Ale to jest takie fajne, my właśnie z Michałem mówimy, że na nich można tak patrzeć i patrzeć, jak oni się tak bawią. To jest takie fajne. Eduś! Słodziaki moje. Tak? Słodziaki moje kochane? Taka radość, słuchajcie, jak patrzycie na takie dwa kochane piesełki, to od razu poprawia się humor i od razu wszystko jest piękne, śmieszne, wesołe, takie pieskie życie. No, słuchajcie, powiem wam, że trochę umęczona wróciłam do domu. Przede wszystkim woda. Pamiętajcie, żeby w takie upały pić dużo wody, bo się można odwodnić. Ja wam powiem, że ja ostatnio potrafię wypić dwie takie butelki wody, a i tak czuję się taka w ogóle, słucha, tak mi skóra w ogóle schodzi. Codziennie się smaruję po 3 razy, żeby, wiecie, ta skóra mi tak nie schodziła i żeby ta opalenizna tak szybko nie zeszła. Mam nadzieję, że właśnie jeszcze na to wesele te nogi będą takie ładne, przybrązowione. Pogoda się, powiem wam, trochę skiepściła, ponieważ jest ultra gorąco, ale są takie chmury. Miałam jeszcze taką nadzieję, że wrócę do domu, przebiorę się w jakiś taki, wiecie, no strój i na balkonie się trochę poopalam. Ale nie, coś tak mi się wydaje, że w ogóle jest opcja, że będzie padał deszcz. No, więc tak. Moja ulubiona woda. Dlatego też braliśmy na Chorwację właśnie całą zgrzewkę wody. Albo nawet dwie zgrzewki wzięliśmy, żeby nam nie zabrakło. Odebrałam paczki, już sobie tam zajrzałam w te sukienki. No, powiem wam, że super. Także chwilę sobie odpocznę i zaraz wam wszystko poprzymierzam i wam pokażę. I mam nadzieję, że to będzie to i że nie będę musiała już szukać, ani jej, wiecie, no, kupować żadnej sukienki. Jeszcze mam taką sukienkę z H&M-u, taką lnianą, w takie pastelowe kwiaty z jednego z mierzymy, które wam pokazywałam i wtedy też właśnie jak kupiłam tą sukienkę i zostawiłam ją z taką myślą właśnie pod kątem tego wesela. Wzięłam ją też na Chorwację, ale szczerze mówiąc nie było okazji, więc też nawet trochę celowo jej nie ubieram, żeby sobie jej gdzieś tam nie zniszczyć, nie poplamić, wiecie jak to jest. No co, myszorku mój? Całą myszorku. Jak tam? Jedynka z przodu już jest. Już mam roczek. Już mam roczek. Gdzie zgubiłaś gumeczkę? Warkoczyk się rozplątał. O, ty jesteś takim moim tulaskiem kochanym. A słuchajcie, rano jak się budzi i chce mnie obudzić, to tak Michała w ogóle tak trochę brutalnie budzi, bo siada mu tutaj na klacie, albo chodzi po nim, albo wiecie, jakoś tak, a do mnie podchodzi i daje mi takie buziaczki. Tak, buziaczki, tak delikatnie panią budzisz. Moja, moja dziewczyna. Co, Edu, gorąco, nie? Edi, słuchajcie, leży po prostu dzisiaj. Rano taki leżał, wyciągnięty. Teraz tak chwilę się pobawi, chwilę polata. I zaraz też. Pieski mają też dosyć upałów. Dosyć upałów. A też nie mogę, wiecie, zostawić im balkonu otwartego, bo dalej nie mamy zabezpieczonego tego dołu od balkonu i też cały czas się tak zastanawiamy, jak to rozwiązać, żeby było bezpiecznie. Oczywiście nie mówię, że zostawiłabym im balkon otwarty, kiedy nas nie ma w domu, ale jak jesteśmy, ale wiecie, jak to jest. No też nie o to chodzi, żeby cały czas tam patrzeć i się stresować, że któryś z nich wyjdzie. Chociaż tak, Edi to w ogóle nie mam strachu, bo on w ogóle nie wychodzi, on nie lubi, dla niego jest za wysoko. Fika lubi sobie tak stanąć tutaj jakby w oknie, powyglądać. Jak powieje wiatr, to rozwieje trochę włosów, ale też nie ma takiego partii, żeby zaraz uciekać, wyskakiwać na balkon. I też faktycznie, jak jej mówię, że nie wolno, nie wolno. Nie widzicie, ale cały czas tutaj szaleje. Jak jej mówię, że nie wolno, to jest usłuchana nawet. Tak? Nawet jestem usłuchana i słucham pani, jak pani mówi, że nie wolno. Dobra, kochani, idę się zaraz przebrać, odświeżyć i będziemy mierzyć sukienki.
Dobra, pokażę Wam pierwszą sukienkę. To jest długa sukienka. Obydwie sukienki, tak Wam mówiłam wcześniej, są z marki Vasala. Właściwie obydwie sukienki to jest ten sam materiał. To jest kupro z wiskozą, więc po prostu cudowny materiał. Taki ciężki, mięsisty, ale wcale nie jest jakiś gruby i grzejący, więc na lato też idealny. Tutaj są kieszonki. Ona jest, zobaczcie, w takim bardzo luźnym stylu. Ma przepiękny kolor. Ten kolor nazywa się na stronie cappuccino. I zobaczcie, ona ma tutaj takie cętki błyszczące, więc przez to też robi klimat takiej bardziej właśnie uroczystej, wyjściowej sukienki. I w ogóle jest, słuchajcie, ultra długa ta sukienka, zobaczcie. Nawet przy moim wzroście, zobaczcie, jest bardzo, bardzo długa. I tam jak czytałam opinie dziewczyn, też mówiły, że po prostu ściągają sobie tutaj paskiem, żeby to jeszcze bardziej zbluzować i trochę podciągnąć tą sukienkę wyżej. Często ona się też nadaje do bardzo wysokich obcasów dla wysokich dziewczyn. No albo można sobie po prostu skrócić, ale jest naprawdę przepiękna. I fajne jest to, że zobaczcie, plecy ma takie odkryte. Tutaj ewentualnie musiałabym sobie pomyśleć nad jakimś innym stanikiem albo czymś takim ładnym, jakimś topie koronkowym, żeby to, co wystaje, wyglądało, wiecie, jakoś tak bardziej niż taki tam po prostu stanik. No i plus tej sukienki jest taki, że można sobie nosić ją tak, jak ją mam teraz. A można ją ubrać na odwrót i ten dekolt mieć z przodu, co Wam zaraz zresztą pokażę. I tak wygląda ubrana z dekoltem do przodu, czyli mamy teraz zakryte plecy. Nie musimy się tutaj już teraz martwić o żaden wystający stanik. Możemy sobie ją tutaj tak, wiecie, szerzej ubrać, bardzo ładnie to wygląda. I chyba właśnie ją ubrałabym jednak z dekoltem do przodu. Ja lubię mieć tutaj... No dekolt lubię mieć odkryte. Minus jest też taki, że ma ten dekolt dosyć taki niepewny. Musiałabym sobie czymś tutaj, jakąś może agrafką od spodu złapać, wiecie, żeby w trakcie imprezy nic mi się tutaj, no wiecie, żeby nic nie wyskoczyło. Ale ewidentnie jakiś pasek, żeby to podeszło wyżej, bo ona jest zdecydowanie nawet na mnie za długa. Ale powiem Wam, że ten kolor jest przecudowny. Pięknie to wygląda. Włosy też będę mieć rozpuszczone, no bo wiadomo, że tam na przygotowania nie będzie opcji żadnego fryzjera ani nic. No i tak to wygląda, czyli taka luźna, troszeczkę w stylu kimona sukienka, całkiem coś innego. Bardzo mi się podoba, tam będą dwie imprezy, no jedna impreza ślubna, a druga impreza to taka przedimpreza, trochę taki before party na statku, więc na pewno albo tą, albo właśnie tą drugą, którą zaraz Wam pokażę, ubiorę. Dobra, pokażę Wam jeszcze tą drugą. Okej, druga sukienka jest w bardzo podobnym stylu, ma nawet ten sam materiał, też w takie cętki, ale ma taki przepiękny kolor niebieski, taki troszeczkę wpadający w kolor jeansu. Dekolt już jest tylko z przodu, nie ma opcji, żeby ubrać ją inaczej, natomiast ta sukienka jest krótką sukienką. O! I tak to wygląda. I wydaje mi się, że chyba w tej sukience będzie mi lepiej i wygodniej na samo wesele pod kątem jakichś tam tańców. Wiecie, jednak długa sukienka może być ryzykowna. Albo sama się podeptam, albo ktoś się nie podepta i to się może skończyć jakimś upadkiem. Tutaj z przodu ma taki supełek, więc też tutaj fajnie wszystko nam maskuje. A wiadomo, jak to na weselu, nie tylko się bawimy, ale też jemy. Więc tutaj nie będę musiała się martwić, że gdzieś tam gdzie sukienka jest dopasowana, obcisła i coś tutaj widać. Tak wygląda z tyłu. No i ten materiał, słuchajcie, materiał jest super, też, nie, tutaj nie ma kieszonek, chciałam powiedzieć, że też ma kieszonki, ale nie ma. No i ten dekolt jest dosyć takim ryzykownym dekoltem, więc też bym musiała sobie tutaj coś spiąć, po prostu wiecie, żeby nic nie wyskoczyło. No i mam takie dwie sukienki. Chciałam właśnie coś totalnie innego, totalnie takiego niekonwencjonalnego. Te sukienki też będą fajnie wyglądały do różnych innych miejskich takich stylizacji, do pracy, gdziekolwiek, na jakieś imprezy rodzinne. I tamtą mam w rozmiarze M na L, a tą mam XL na 2 razy XL, tą drwałam na Vinted. Ona na stronie chyba kosztowała ponad 300 zł, prawie 400, na Vinted udało mi się ją kupić za 180 zł plus przesyłka, a ta czekoladowa długa na stronie wyprzedaży kosztowała chyba 252 zł, też z prawie 500 zł. Wiecie, kupro to też jest drogi materiał, to jest polska marka, na czym mi też zależało, żeby to było coś fajnego i oryginalnego. Więc dajcie znać, co myślicie i w której sukience bardziej mnie widzicie pod kątem właśnie
wesela. No i te sandaki, które kupiłam do obydwu sukienek, będą naprawdę fajnie wyglądały, pasowały. Pomyślę jeszcze nad torebką, może torebka będzie jakimś takim mocniejszym akcentem, może tą czerwoną spinko, czerwone paznokcie i też będzie fajnie wyglądało. Dobra, kochani, kończę tego vloga, bo on będzie miał na pewno milion minut. Trzymajcie się ciepło, buziaki i pa, pa.